W wojsku lepiej czasami skłamać niż powiedzieć prawdę, bo jak powiesz prawdę, to byś miał bardziej przepierniczone niż jak skłamiesz. I teraz przykład. Żeby załóżmy strzelanie się odbyło, no to frekwencja musi wynosić, dajmy na to, 70%. I co się dzieje? I teraz tak, jesteś dowódcą w kompanii i sobie policzmy. 5 żołnierzy masz na służbach, 5 żołnierzy gdzieś tam pojechało na kurs, 5 żołnierzy jest na L4 i 5 żołnierzy, nie wiem, jest na wolnym, odbiera wolne, czy tam jakieś urlopy i tak dalej, i tak dalej. No to 20 nie ma, a przyjmijmy, że na kompanii masz 50 osób, 20 nie ma, zostaje 30, czyli już wymaganie 70% nie jest spełnione. Czyli co trzeba zrobić? Oczywiście szeregowy Kowalski strzeli sobie 2 razy, a zapiszemy, że to strzelał Nowak i Kowalski, nie? I tak się sztucznie robi.